58 wniosków złożonych do Miejskiego Programu Wymiany Źródeł Ciepła zakwalifikowało się do dopłaty. By wypłacić dofinansowania wszystkim wnioskodawcom, brakuje jednak kilkudziesięciu tysięcy złotych. Miasto przeznaczyło na tegoroczną transzę 200 tysięcy złotych, a wartość wynikająca z zakwalifikowanych wniosków jest o 23 tysiące złotych większa, informuje Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta. Dodaje jednocześnie, że włodarz miasta zamierza problem rozwiązać, zwracając się do Rady Miejskiej o zwiększenie budżetu tego programu. Wszystko zatem w rękach radnych. W ciągu pięcioletniej realizacji samorządowego programu w 341 domach wymieniono stare, zużyte piece na bardziej ekologiczne rozwiązania. Jak podaje Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk, najczęściej wybierane jest rozwiązanie w postaci przyłącza do sieci gazowej. Taki sposób ograniczenia niskiej emisji wybrało 199 właścicieli nieruchomości. Kolejnych 84 zdecydowało się na skorzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. 17% zmian polegało na wymianie pieca. Przez 5 lat z miejskiej kasy wypłacono niemal 1 175 000 zł dotacji.